Witam ponownie, 27 marca 2024. Płock, pan tutaj ukrywa, jeszcze zapomniałam zapytać o Mariusz Waldemar Królikowski. Też tego człowieka prawdopodobnie nie ma w pracy, bo inaczej to by pan tutaj przekazał słuchawkę drugiemu komisarzowi, ale tego nie uczynił i tak samo nie uczyni tutaj notatki do protokołu i nie prześle do prokuratury. Także widzicie, szwindle, szwindle i jeszcze raz szwindle. Już sobie słuchacie rozmowy, którą przed chwileczką zakończyłam. Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Płocku. Proszę czekać na połączenie. Chcesz nadać faks? Proszę wciśnij 11 i po usłyszeniu sygnału faksu naciśnij przycisk start. Biuro Wyborcze. Dzień dobry, a z kim rozmawiam? Krystyna Majchrzyk. Karolina z Rudy Biskupia, Pomorzu Mądrowska. Ja chciałam rozmawiać z Małgorzatą Marią Walisiewicz. To jest komisarz wyborczy i pani komisarz, nie ma, ona przyjeżdża w miarę, że tak powiem, potrzeby do delegatury, ale może pani porozmawiać z dyrektorem biura. A jaka jest potrzeba i że ona przyjeżdża, jak ma być od 9.30 do 11.30 dzisiaj pod numerem telefonu tego? Proszę pani, ewentualnie może pani zostawić numer telefonu, ja wtedy dzwonię do pani komisarz, bo pani komisarz również ma inne obowiązki. A jakie służbowe. Ma inne obowiązki służbowe? Proszę pani, może pani zostawić numer? Ja panią teraz pytam, ja nie rozdaję ludziom niekompetentnym swojego numeru telefonu. Po drugie się pewnie pani wyświetlił mój numer telefonu. Proszę sporządzić notatkę do protokołu i oddać do prokuratury, że komisarz wyborczy dzisiaj opuścił swoje stanowisko pracy. Podaję pani maila. Przyśle mi pani tą notatkę na karolina.zola5@gmail.com. I teraz proszę z panią dyrektor. Wszystkie rozmowy są nagrywane. Momencik.
Jeszcze raz, dzień dobry. Dzień dobry. Z kim rozmawiam? Wawro Krzysztof. Karolina z rodu Biskupiak Pomorzu Mądraska. Proszę mi powiedzieć, dlaczego pan nie zgłosił tutaj, że Małgorzaty Marii Walisiewicz dzisiaj nie ma w pracy, nie ma pod tym numerem telefonu. Dlaczego pan nigdzie tego nie zgłosił? Proszę, bo nie muszę zgłaszać. A jak to pan nie musi? To znaczy, że ta kobieta w ogóle nie przychodzi na swoje stanowisko pracy, tak? Jeżeli jest potrzebna, to przychodzi. Jak, kiedy jest potrzebna? Ale pani chce z nią kontakt? Proszę pana, w internecie wyraźnie pisze, od 9.30 do 11.30 dzisiaj ma dyżur pod tym numerem telefonu. Gdzie ta kobieta jeszcze pracuje? To znaczy, jeżeli pani poda swój numer, to ja przekażę. Ale ja nie rozdaję panu, nie rozdaję na prawo i lewo swojego numeru telefonu, proszę pana. Ja już podałam numer, ja już podałam swojego maila i proszę zgłosić do prokuratury i przysłać mi notatkę służbową. Bo tak... Taka notatka... Ale my do prokuratury nie zgłaszamy. A dlaczego nie zgłaszacie do prokuratury? Bo na jakiej jurysdykcji organizujecie te wybory? Ale proszę pani, jeżeli pani uważa, że jakieś... Nie, proszę pana, w Rzeczpospolitej Polskiej jest artykuł, że urzędnik państwowy sporządza notatkę i wysyła do prokuratury, jeśli ukrywa przestępców. A ta kobieta jest na chwilę obecną przestępcą. Organizuje wybory, bierze udział w organizowaniu wyborów na szkodę narodu polskiego. I pan też w tym bierze udział, w tym spisku. Wszystkie rozmowy są nagrywane. Ukazują się na Karolina Mądraska. Proszę panią, to pani tak uważa, że ja jakieś... A pan co uważa, że Serowit był legalny, że kraj Polska jest legalny i że Republic of Poland z Andrzejem Dudą na czele jest legalny, tak? Tak pan uważa? Ale ja nie uważam, co, kto, jak. A co pan uważa? Tylko uważam to, co do nas wpływa i ten, i my kontrolujemy. A co do pana wpływa? I ten. Pytam się, co do pana wpływa. Ale proszę panie, ja nie powiem, co do nas wpływa. Jak co nie powie pan? Co do nas wpływa? Jak co mnie obchodzi? Jestem polską kobietą do jasnej cholery! Żarty pan sobie ze mnie robi? Ja nie robię, ja tylko pan... Działa pan na szkodę narodu polskiego, proszę pana, w tej chwili pana uprzedzam. Dobrze. Ma pan zgłosić do prokuratury? Ja nie zgłoszę. Jeżeli pani tak ma, to proszę sobie zgłosić, co... Czego to dotyczy? Bo ja nie wiem, czego w ogóle. Jak nie wie pan, czego dotyczy? Nie ma kobiety w pracy. Płock. Płock. Gdzie tutaj, gdzie to mam zapisane? Proszę. Małgorzata Maria Walisiewska. Tak, Walisiewska. No to, środa. Od 9 do 30, od 9.30 do 11.30 ma być pod telefonem. Tak jest podane w internecie. I pan nie wie, czego dotyczy moja interwencja. A kiedy chce pani z nią kontakt, to ja po prostu poinformuję ją. No to pan ją poinformuje, że jest zgłoszenie do prokuratury, bo pan zgłosi to do prokuratury. I pan ją poinformuje. Proszę panią, ja nie zgłoszę do żadnej prokuratury. No to dobrze, no to później pana zgłosimy do prokuratury. Po tych wyborach. Dziękuję panu, wszystkiego dobrego życzę.